Grzegorz, co robisz w schronisku dla zwierząt? Otóż jako znany miłośnik kotów, a także hodowca, nie mogłem się tutaj nie zjawić, żeby wesprzeć akcję pomagania i adopcji kotów. Jakże cieszę się, że nie mam alergii na koty i poznaję tylko osoby bez alergii. A powiedz mi, pytałam Agnieszkę, jak nazwałaby osobę, no nie wiem, kogoś, kto krzywdzi zwierzęta. Adekwatnie do wyrzeczonych krzywd zwierzęcia powinien na własnym ciele ponieść konsekwencje. I to mówię zupełnie poważnie. Tak. To samo, co zrobił ktoś zwierzęciu, powinien odczuć na własnym ciele. Wszystko. Dzięki.